Dziękujemy bardzo Szymonowi po mistrzostwu, jak zwykle sprawę załatwił. Ja bym teraz po prostu prosił Krystynę o uzupełnienie tego wszystkiego, co Szymon nam powiedział. No a ja dodam kilka słów na koniec od siebie. Dziękuję bardzo. No dużo to nie dodam, bo już nie mam wiele do dodania. No ale postaramy się troszeczkę wrócić do tematu głównego, czyli czy Rosja była pierwszą kolonią. I tu się skupimy na tym słowie kolonia. Ja może zwrócę uwagę na to, że i w XVI i w XVII wieku, kiedy się czyta informacje na temat tego, co było przedmiotem wymiany gospodarczej pomiędzy Anglią a Moskwą, księciem, to już się było, że tak powiem, z ambicjami imperium, to jeszcze, no powiedzmy, niech będzie Rosja. To tutaj występują głównie, zwłaszcza na początku XVII wieku, następuje gwałtowny wzrost zakupów produktów potrzebnych do rozwoju floty, ponieważ Wielka Brytania, to zresztą można przeczytać w tym opracowaniu artykuł pana bardzo mądry artykuł pana Wacława Grzybowskiego, który zwraca uwagę na temat tego, że Anglia wcale nie była bogatym państwem, ponieważ popełniony został totalny błąd, znaczy pomylono rabunek z bogactwem. To znaczy zrabowanie 700 klasztorów z 800-letnią historią i to, że sobie król mógł przetopić monstrancję na sztaby złota, a jednocześnie wyrzucono, znaczy to nastąpiła wymiana, to zresztą podobne zjawiska były, wymiana klasy, znaczy arystokracji, czyli starej rodowej arystokracji tam z wielosetletnimi rodowodami, tak w Anglii, jak i w Rosji, za, co ciekawe, właśnie za Iwana IV, został wymieniony, on też wymordował tych starych książek, no zaczął jego dziadek. Jego dziadek, który jak to się mówi, gromadził te wszystkie księstewka, ale to czasami przy okazji któryś kuzyn, czy też brat nawet, znaczy powiedzmy jakiś no, brat dalszy trochę, no kończył w więzieniu, prawda, albo tam się ktoś, jakiś tajemniczy ludzie go dusili, tak, ale ten natomiast przejmował, jak to się mówi, to się nazywało, że gromadził i koncentrował państwo, tak, ale tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że Henryk VIII niewątpliwie, trudno go nazwać człowiekiem o szerokich horyzontach, jeśli chodzi o zarządzanie państwem takim, miał swoje obsesje po prostu i mógł je realizować. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to się okazało, że Hiszpania i Portugalia gwałtownie prześcignęły, jeśli chodzi o gromadzenie, po pierwsze, poznawanie świata i tworzenie gospodarki, ponieważ to, co mówimy, wyprawy Portugalczyków na wschód, czyli do Indii, i wyprawy Hiszpanów na zachód, czyli głównie, no to Brazylia się okazała i Meksyk. No więc one zaczęły gwałtownie się bogacić, ale w sposób niewyobrażalny wprost i zaczęły budować gigantyczne, oczywiście miały ku temu możliwości, ponieważ o jakieś 50-100 lat wcześniej zaczęły budować flotę i miały gigantyczne zasoby ludzkie do przede wszystkim znakomitych żeglarzy, znakomitych rysowników map, pilotów i tak dalej. No to byli ludzie zdeterminowani, odważni i fachowcy. Ja mówię, to trzeba nacisnąć na to, że to fachowcy. Anglia była opóźniona o ładne kilkadziesiąt lat, bo się zajmowała właśnie tutaj, no że tak powiem, nie wiem, no bandyterką wewnętrzną, tak mi to ujęła. Natomiast, tak, przepraszam. Mówię. Właśnie dlatego jeden ze statków handlowych, który w tym czasie, w XVI wieku, taką ciekawostkę podam, uczestniczył, statek angielski, nazywał się podobno Nadzieja Ubogich. A to tego nie wiedziałam, no proszę. Właśnie to, jak ktoś mi, takie drobne rzeczy mówią same za siebie. Otóż o co chodzi? Takie produkty jak len i konopie oraz łój były tylko dostępne w Europie Wschodniej. To jest znane z korespondencji, którą piszą, no, powiedzmy, wysłannicy czy ci, którzy obserwują straszne wydarzenia, takie jak ta Wielka Smuta, czyli Borys Godunow i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu są zagubieni, przedstawiciele kompanii moskiewskiej, naciskają na rząd, żeby coś robić, ponieważ
Tutaj my będziemy musieli budować flotę, a mamy problemy z zapewnieniem sobie odpowiednich warunków do prowadzenia tego. A warunki polegały na czym? Że monopol i że zwolnienie z celu. Bo wszelka konkurencja, nawet angielska, a tymczasem my wiemy, że tam, jak sobie czytamy, bo to jest akurat w opracowaniu, z jak wysokiej półki udziałowcy kompanii moskiewskiej byli, tak? To były kręgi rządowe, a więc to było przedsięwzięcie państwowe. To było przedsięwzięcie państwowe. I mamy taką sytuację, że tu mamy dostarczenie jednego surowca. Znaczy, oczywiście on i Lemi Konopie występowały na terenie Rzeczypospolitej, no ale to przecież był kraj papistowski, jak wiadomo, a więc wróg śmiertelny i stąd nie można było tego pozyskiwać. Zatem tam dalej trudniej, oczywiście droga o wiele trudniejsza, no ale warunki za to handlowe idealne. Bez cła i na warunkach monopolistycznych, czyli zapewne te ceny były też dyktowane. Więc mamy tu jedna sprawa. Druga rzecz, kupowano, z kolei Rosja odbierała w dużych ilościach odbierała sukno i odbierała ciuchy, jak również kupowała ołów i cynk. Więc tutaj były to komplementarne gospodarki ze wskazaniem na to, że Rosja, znaczy powiedzmy no, Moskwa czy księstwo były wykorzystywane, jakby instrumentalnie traktowane w tym. Czyli tu w tym element jest czegoś takiego, że czy to była pierwsza kolonia. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kompania moskiewska funkcjonowała na zasadach eksterytorialności wszystkich jej głównych punktów handlowych i tego, że mogła zatrudniać rosyjskich pracowników tylko na podstawie, tylko w formie służących, znaczy tak zwanych fizycznych, i to tylko dwie osoby, żadna z tych osób nie mogła pełnić funkcji handlowych, a więc nie mogła mieć wglądu w papiery. Czyli w korespondencję, informacje handlowe i tak dalej, tak jakby całkowicie ci ludzie byli, czyli powiedzmy to tak jakby później to się w Indiach miało się wszędzie powtarzać. Natomiast jest ciekawa rzecz, że w propagandzie XIX-wiecznej, która się wyraziła w obrazach oraz prasie i w licznych opracowaniach, jak również w bardzo silnej propagandzie XX wieku, mamy takie zjawisko. Iwan IV Groźny jest przedstawiany jako tak zwany no, władca kontrowersyjny. Oprócz Nina, no tak, brutalne. Natomiast nie ma rozwinięcia wątku zlikwidowania Nowogrodu, który był republiką, ale co ciekawe, to była bardzo rozwinięta podmiot niezależny, który był, nie należał, ale był jakby członkiem korespondentem Hanzy. Oni mieli bezpośrednio kontakty z Hanzą, a więc byli niejako naturalnym konkurentem kompanii moskiewskiej. I to, co chciała złapać kompania moskiewska, Nowogród jakby wcześniej już miał nawiązane kontakty i w tym momencie trzeba się go było pozbyć. No więc tutaj mamy te nasze teorie spiskowe i one jakby do tego obrazu pasują. I co ciekawe, w propagandzie te formy mordu i to, że to było ludobójstwo, tak? Bo przecież to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowanych w okrutny sposób. No i to jakoś tak, a no tak, rzeczywiście to było straszne, ale było straszne. I potem przechodzimy do jakich władców. Przechodzimy do Piotra tak zwanego Wielkiego. No on był wysoki, ale czy on był wielki? To jeszcze do tego dojdziemy. No i Katarzyna II. A pomiędzy, no mamy smutę, czyli te najstraszniejsze tam kilkanaście lat, no to mamy tak, Borys Godunow, no głębia duchowa, tam rozterki i tak dalej, mamy tych Szujskich, to tam nie za bardzo, no bo to głównie ten Borys Godunow, natomiast później mamy taką białą plamę, tak, nic się nie dzieje, tak, jacyś tacy, no tak, tak, byli jacyś Romanowowie. I tutaj ja sobie znalazłam, ja mówię, no to jest takie moje prywatne odkrycie, być może historycy mają na to inne spojrzenie, w sensie, że wiedzą o tym, bo ja o tym nie wiedziałam, bo mnie o tym w szkole nie uczono. Mianowicie, mamy taką sytuację, że w Anglii mamy już wiek XVII i kompania dalej pracuje. I dalej tam się te okręty budują w Anglii, w Rosji jeszcze się nie budują. I następnie, ale jest jakiś taki czas spokoju po tej wielkiej smucie i tak dalej. Romanowowie obejmują władzę, zastępują ostatniego Rurkowicza. I do władzy dochodzi kto? Aleksiej Michajłowicz, urodzony w 1629 roku, do władzy dochodzi obejmuje tron spokojnie w 1645 roku i żeni się z Polką.
z kobietą z drobnej szlachty pochodzenia polskiego, a skłonności do, że tak powiem, kultury polskiej występują na dworze, ponieważ jest informacja w źródłach rosyjskich, to było małżeństwo, które trwało ładnych parę lat, urodziło się 13 dzieci i z tego małżeństwa mamy, po pierwsze, mamy car Aleksiej Michajłowicz, czym się wyróżnił? Tym się wyróżnił, że kiedy został zdekapitowany Karol I, król, no to on się oburzył potwornie na to, że to jest sprzeczne w ogóle z moralnością, z wszelkimi prawami boskimi i cofnął wszystkie przywileje kompanii. Po prostu ich tam dokręcił. No nie, nie jak tak, to tak. I Kromelowi nie dał handlować, krótko mówiąc. I to było, trwało ładnych parę lat. I się zrobiła, jak to mówią, czarna dziura. Ten car był spokojnym człowiekiem, on się nazywał, podobno jakiś pobożny był bardzo. Żona spokojna, udane małżeństwo i tam mamy taką sytuację, że on spokojnie umiera. Tam tych dzieci jest dużo, ale to są głównie dziewczyny. I pierwsza silna osobowość, jaka się pojawia, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste dziecko. Czwarta córka, Sofia Aleksiejewna, urodzona w 1657. Co dwa lata dziecko się rodziło. I kiedy urodził się pierwszy syn, który dożył w wieku, który już wiadomo było, że ojciec będzie umierał i on zostanie jego następcą, to był Fiodor, urodzony w 1661 roku. Został carem w 76 roku, kiedy ojciec zmarł. Kiedy zmarł Aleksiej Michajłowicz. I co się dzieje? On się żeni z Polką. On się żeni z Agafią Gruszecką. Nie mają dzieci, ale rządzi do 1682 roku, a ten rok to już taki się staje znany, prawda? No bo następuje kolejność i jest następny syn Aleksieja Michajłowicza. Przedostatnie dziecko to jest Iwan, który został carem Iwanem V. W wieku lat, no niewielu, bo on był, tam dzieci, że tak powiem, koronowano wcześniej. Nie. Ale ojciec po śmierci, ponieważ ta pierwsza żona zmarła, ona się nazywała Maria Miłosławska, warto zapamiętać to nazwisko. Kiedy ona zmarła w 1669 roku, ktoś, nie wiem kto go namówił, czy do czego mu to było potrzebne, mając tyle dzieci, Aleksiej Michajłowicz Romanow ożenił się z Naryszkiną i urodziło się troje dzieci, w tym właśnie umrze Piotruś. I po czym zmarł? W 76 roku, a Piotr urodził się w 75. I mamy taką sytuację, że regentką została wówczas rodzona siostra Iwana i siostra nierodzona Piotra, Sofia Aleksiejewna. Ponieważ i to była wojna kobiet. Okazuje się, że Sofia nie miała na tyle silnej pozycji, żeby wylansować Iwana, bo Naryszkinowie mieli tam swoje argumenty i silną pozycję, w związku z tym poszli na kompromis i było podwójne, ale nie do końca. Nastąpiła koronacja dwóch chłopców. Piotr był 10 lat młodszy od Iwana, z tym, że trzeba pamiętać, o czym się, to się pomija, że Iwan był koronowany prawdziwą czapką Monomacha, a Piotr tylko kopią. W określonych sytuacjach może być to bardzo ważne. No i do czego dochodzi? Więc ta Sofia trzyma krótko, że powiem, wszystko w swoich rękach do 89 roku, czyli 1689, 7 lat. I co się dzieje? Pojawia się z Polski, przywieziony przez ambasadora rosyjskiego z Polski, uchodźca szkocki, jakobita, biedna sierota, bez ojca i matki, Patrick Gordon. Patrick Gordon przywieziony został, znaczy uciekinier. Rodzina Gordonów była bardzo bogata, w sensie dzieci, a nie pieniędzy. To byli jakoby żarliwi szkoccy katolicy, którzy musieli uciekać, a zwłaszcza dzieci uciekały. Bo się okazuje, że na terytorium Polski w tym czasie również inni Gordonowie operowali i to były bardzo ciekawe zjawiska. No więc mamy sytuację, że Patrick Gordon pojawia się
w kolegium jezuickim w Braniewie jest protegowanym rodziny Opalińskich, czyli no jak to mówią katolicka Polska, jak to tego Jana Nowickiego w Panu Wodyjowskim przychołubiła i wszystko wskazywało na to, że będzie do herbu i tak dalej, do obywatelstwa, on chyba został potem włączony. Ale jak kiedy doszło do potopu i wejścia Arwida Wittenberga z jego oddziałami, to Patryk Gordon maszerował w oddziałach Wittenberga, żeby była jasność. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Do tego mamy, on dwukrotnie był brany, czy trzykrotnie do niewoli i za każdym razem włos mu z głowy nie spadł, bo raz go brali Szwedzi, potem go wzięli Polacy. No to dobrze, no to nic mu nie zrobili, robił karierę w wojsku, potem znowu wpadł pod jakąś pod Warszawą w bitwie, pod niewoli. Mamy taką sytuację, że on tak, jak to mówią, ewoluował i zawsze tam o stopień wyżej, a potem się okazuje, że nauczył się języka, poznał doskonale środowisko Lubomirskiego, poznał doskonale środowisko Sobieskiego króla. I kiedy już miał doskonałe wejścia we wszystkie najwyższe, że tak powiem, sfery wojskowe i polityczne, to wtedy dostaje ofertę od ambasadora rosyjskiego i jedzie. I jedzie. I co tam robi? No nie wiadomo, co robi. Nie dostaje żadnej konkretnej oferty. No ale jak to się lata mijają, dostaje ofertę, zostaje wojskowym, awansuje i dochodzimy do momentu, kiedy Patryk Gordon, co się okazuje, no że ledwo co przyjechał, to zaraz jedzie do tej Szkocji jedzie, tam do tego któregoś stewarta, już nie pamiętam do którego, do Jakuba, czy do Karola II może, nie pamiętam. W każdym razie 2 lata przebywa i wraca, a w tym czasie rządzi Sofia. I tam jest taka legenda, że Sofia Aleksiejewna, regentka, no bardzo była niezadowolona z tego powodu i że on został zdegradowany. No więc służy gdzieś tam na południu, w rejonie Morza Azowskiego, potem go szybko. Nie wiadomo, z jakich powodów go przywracają, dostaje stopień pułkownika, awansuje. I mamy taką sytuację, że dochodzi do błyska, jeszcze raz wyjeżdża, jeszcze raz wraca. I koniec końców staje się generałem, no już ma swoje 50 lat i mieszka sobie i poznajemy tam tak zwane realia funkcjonowania cudzoziemców w tym czasie. Więc jest to tak zwana swoboda niemiecka, bo na terenie Kremla nie wolno, żeby w obrzeżu, znaczy tylko Polacy sobie na to pozwolili, na to świętokradztwo i 3 lata tam po prostu robili straszne rzeczy, ale jakie to nie wiem, bo nikt nie pisze, znaczy nie wiemy, bo nie piszą. Natomiast co się okazuje, że mamy sytuację, w której dorasta Piotr, czyli młodszy syn Aleksieja Michajłowicza do wieku lat 17, szybko się żeni, to dostępuje coś takiego, 16 lat, 17, szybko się żeni i to się nazywa, że uzyskuje samodzielność, to znaczy już może wyjść spod kurateli tej Sofii Aleksiejewny, która wcale nie zamierza oddawać, bo ona głównie chyba walczy o interesy tego swojego młodszego, znaczy swojego rodzonego, znaczy brata. I mamy taką sytuację, że czytamy o tym, jak to Piotr Aleksiejewicz ciągle do tej swobody, tam do tych cudzoziemców, a tam są oddziały piechota cudzoziemska, między innymi oddziały szkocko-niemieckie, to jest około 3000 ludzi tylko, ale tam jest to wojsko, ci oficerowie i on tam bywa i co się okazuje, że dochodzi do bardzo wielkiej konfidencji. Dodatkowo jeszcze do większej konfidencji dochodzi z młodszym, nazwijmy to no, członkiem rodziny poniekąd Patryka Gordona, mianowicie Franca Leforta, bo potem znamy, bardzo nieprzyjemny się kojarzy, ale wtedy się kojarzyło przyjemnie, ponieważ młodszy znacznie od Patryka Gordona, który nie mógł tyle pić, ile należało w danych okolicznościach, scedował ten obowiązek na Leforta, który po prostu organizował balangi, upijał tego Piotra tam do niemożliwości, to miał bardzo duże możliwości i obaj tam, że tak powiem, czyli dziewczyny wino i śpiew, dziewczyny też, dzielił się, Lefort nie był chytry, jak miał jakąś kochankę po 2 latach, proszę bardzo, scedował na, że tak powiem, przyszłego cara. I przechodzimy teraz do tak zwanego meritumu. Dochodzi do roku 1689
i car, znaczy no car nominalnie, bo Sofia rządzi dalej, nie? I młodociany Piotr pisze pismo, pisze pisma do strzelców i do Patryka Gordona z zaproszeniem do cerkwi troickiej, potajemne to są pisma, i niektórzy strzelcy się decydują, niektórzy nie. Patryk Gordon, co ciekawe, który miał bardzo dużo do stracenia, bo miał tam pożenione dzieci i bardzo wysoką emeryturę i majątek zgromadzony, a ryzykował głową. Zgłosił się tam i co się nastąpiło? Nastąpiło co? Zaprzysiężenie. Zaprzysiężenie jednemu carowi. Natomiast Sofia, która wyjechała, a i oczywiście zaprzysiężenie w obecności jakiegoś tam patriarchy, nie pamiętam jego imienia w tym momencie, ale ten sam patriarcha, w momencie, kiedy Sofia, która się oczywiście dowiedziała o tym, wyruszyła, jak to mówią, w sześć koni do tej cerkwi gdzieś poza Moskwę, żeby tam ich, że tak powiem, do pionu postawić, co się okazało? Że o ile strzelcy, oddziały strzeleckie to było około 20 tysięcy wojska i tam niewiele do tego, tam były jakieś wątpliwości, prawda, bo to ryzyko było gigantyczne, ale była cudzoziemska piechota i ona potrafiła zatrzymać, Sofia musiała wracać do na Kreml, żeby była jasność. Nastąpił zamach stanu. I nominalnie, co prawda, Iwan V nie został zamordowany. On się nawet ożenił i miał córki. I trzecia córka Iwana, bo potem, jak to mówią, sprawiedliwość dziejowa następuje, ponieważ nie wiodło się, o ile wiodło się w tym wymuszaniu władzy, mamy te wiadomości, że on pojechał, że Piotr I pojechał właśnie z Lefortem incognito na poznawanie Europy Zachodniej, bo jak wiadomo, nic lepszego go w życiu nie mogło spotkać, tylko poznawanie Europy Zachodniej. Więc wyjechał, był w Holandii, było to, jak mówił kolega Stalagmit, był, odwiedzał między innymi stocznie i tam zakontraktował kilku budowniczych statków, ale takich z najwyższej półki, bo już miał w planie budowanie floty. No i tu zachwycają się wszyscy i tutaj literatura brytyjska na ten temat jest bardzo obszerna i biogramy tych wszystkich budowniczych okrętów, jest ich kilkudziesięciu, z tego kilkunastu najwybitniejszych, niektórzy budowali po 20 i więcej okrętów uzbrojonych po 50-70 dział, a mistrz świata nawet, przy czym no, próbowali do poziomu technicznego brytyjskiego dotrzeć, ale najlepszy okręt jaki był to był 100-działowy. I następny wątek, który jakby naprowadza nas na odpowiedź na pytanie, czy Rosja była pierwszą kolonią Anglii, to jest kwestia tego, jak była że owszem, kiedy czytamy skład pierwszych dowódców floty, pierwszych kolejnego pokolenia, to tam znajdujemy, że tak, owszem, książę taki, książę rosyjskie nazwiska. Ale kiedy sięgniemy do listy wiceadmirałów i kontradmirałów, nagle się okazuje, że sami Brytyjczycy. I czterech admirałów, dowódców floty bałtyckiej, i to w czasie, zwłaszcza kiedy była wojna. Kiedy była wojna na północne, dowódcą floty bałtyckiej był Szkot. To ja tam mogę te nazwiska podać, ale to jest do znalezienia. Natomiast najciekawszy jest wątek, bo mówię coś takiego, co ciągnęło się dalej i pokazywało, że te techniki brytyjskie są jednak bardzo, że tak powiem, konsekwentne, długofalowe i skuteczne. Mianowicie pojawiła się jednym z tych takich bardzo zdolnych i, że tak powiem, wynajętych, bardzo dobrze rokujących admirałów. Jednym z pierwszych był admirał Craig. I jego syn był dowódcą floty czarnomorskiej. Jego syn był, gdzież ten jest, a tutaj, gdzież ten Craig, on jest po prostu, no więc ten Craig miał syna, o, miał syna Aleksieja, urodzonego w 1775, żyjącym do 1835 roku. Pływał po tym morzu, dosługiwał się tych najwyższych stopni, aż osiągnął stopień bodajże wiceadmirała. W wieku lat 45 był samotnym mężczyzną, jak to żeglarze. Zapomniałam Państwu powiedzieć, dlaczego ja się tym strasznie zainteresowałam.
Proszę zwrócić uwagę na wspaniałą komedię Ożenek Gogola. Tam występuje oficer w zielonym mundurze, który pływał po morzach i oceanach. I to są właśnie te jakby reminiscencje, to jest ta kultura masowa. Oni tu już pływali, wypłynęli najpierw na Morze Czarne, potem w czasie wojen napoleońskich już wypłynęli na Morze Śródziemne i Brytyjczycy wykorzystywali flotę rosyjską wspólnie do blokowania Napoleona w rejonie Holandii. To było nieudane, ale siły były i one były całkowicie dyspozycyjne. I potem było blokowanie Aleksandrii, kiedy Napoleon grasował w Egipcie. I tam też pozwolono wpłynąć w flocie, tak. Dodatkowo jeszcze, oczywiście to jest odrębny nieco wątek, flota rosyjska uczestniczyła w odbijaniu od Turków Grecji. Więc dlatego proszę się nie dziwić, że emocjonalne związki Grecji z Rosjanami są niesłychanie silne, ponieważ wyspa po wyspie tam były różne oblężenia, srażenia, jak to mówią, i tego było sporo całkiem. I to było w kilku, że tak powiem, dekadach. Natomiast tu mamy taką sytuację. Mamy tego młodszego Craiga i co się dzieje? Kiedy miał lat 45 i żył sobie na stopie, nagle poprosiła o audiencję, tak to jest przedstawione, o audiencję pani, która się nazywała Julia, tak jak nasza aktorka, Michajłowna Stalińska, lata 20. Rzecz się dzieje w roku 1820, to już jest syn. 1920, zwraca się, że ona chce, że powiem, uzyskuje tę audiencję. Wcześniej była żoną jakiegoś oficera niższej rangi, kapitana Kulczyckiego. Była, ale przestała być. Córka, proszę Państwa, córka szynkarza Mochylewskiego. Urodzona Lea. Także właściwie to tam już więcej chyba nie mamy pytań. Tak oczarowała, jest obraz jej olejny, bardzo miły, już dożyła do 1887 roku. Tak oczarowała tego owegoż Aleksieja Craiga, że po prostu została jego, że tak powiem, narzeczoną. A potem on był Kalwinem, żeby była jasność. Potem był ślub potajemny, a potem już niepotajemny, w efekcie czego mamy syna, czyli już wnuka tego pierwszego Craiga, Samuela, który, proszę Państwa, w bardzo szybkim tempie doszedł do czego? Do jakich funkcji w imperium doszedł? Kiedy wydawałoby się, że jest, no po wojnie krymskiej to już tam przecież tak, są tak zwane problemy w kontaktach i tak dalej. A tymczasem syn i wnuk Craiga, no i syn owejż właśnie Stalińskiej zostaje głównym kontrolerem Imperium Rosyjskiego w 1884 oraz ministrem finansów w 1878. Także, jak to mówią, dojście do wszystkich informacji najbardziej wrażliwych cesarstwa oraz agentura wpływu, no lepszej sobie nie mogę. Ja oczywiście teoretyzuję, jak proszę Boże, dobrego imienia rodziny Craigów. Nie, absolutnie nie. Ja taką syntezę wrzucę w sekundę. Tak. Syn Żydówki i Anglika kontroluje finanse imperium, żeby było i jasne. To wtedy, kiedy się zaczyna największy impet rozwoju przemysłowego. Bo to jest właśnie Józówka się zaczyna, tak? To zaczynają się inwestycje na gigantyczną skalę. Zaczynają się wielkie plany rozwoju, który jest, ponieważ dwór w tym czasie carski jest bardziej zdominowany przez Niemców, prawda? I tu następuje takie delikatne odpłynięcie jakby emocjonalne, prawda? A tu mamy, proszę bardzo, w razie czego mamy tych żeglarzy mamy, którzy mają zdolnych synów i którzy to synowie awansują. Także to jest jakby sprawa drugorzędna, trzeciorzędna, ale ona się gdzieś tli. I potem mamy przerwę i dochodzimy do na przykład to, co było moim największym zainteresowaniem, bo kolega tutaj w czasy carskie do rewolucji wszystko pięknie tu wyrecytował, a ja interesowałam się bardziej tym, jakie były relacje brytyjsko-sowieckie. No i tam mamy sytuację taką, że pięknie się rozwijał. Tu z jednej strony mamy obronę cywilizacji, a tu z drugiej strony mamy, ledwie się skończył komunizm wojenny, a już mamy natychmiast udzielone koncesje, których idzie pełną parą, handel zbożem idzie,
co ciekawe, handel zbożem wszedł również za Iwana. Tylko że tam jest taka uwaga tych historyków brytyjskich, że no tak, ale to tak na niewielką skalę, bo główna fala szła przez Gdańsk. To było z Rzeczpospolitej, to zboże szło i do Hanzy, a oni to tam się zaspokajali takimi mniejszymi ilościami z przyczyn naturalnych. No i mamy tak, jest głód na Powążu, jest głód w Kazaniu, milion ludzi, nie wiadomo, znaczy, o, to są w ogóle szacunkowe, niedozpoznane liczby, ginie z głodu, to mówią o pierwszej fali, tak, lata 20. A handlujemy zboże i to są spółki, nie będę ich wymieniała, nie będę Państwa zanudzała, ale to są konkretne wspólne, to jest tak zwana koncesja drugiego typu, czyli to są spółki na 50-50%, podmiot brytyjski, podmiot sowiecki. Mamy zaangażowanie, to wszystko finansuje kto? Finansuje to, co ciekawe, bo poza tym, że mamy spółkę Arcos, więc nie będę tam tych teorii spiskowych i prawda, i tych aresztować, mam rozwinąć, to rozwinę za chwilę. Ale wtrącę jeszcze, bo to też jest ciekawe odkrycie, że pojawia się w tle Midland Bank, jak najbardziej kapitalistyczny, porządny bank brytyjski, który daje, otwiera akredytywę, transzę kredytową na milion funtów, no to jest dużo więcej niż ruble, na właśnie handel Sowietów z Wielką Brytanią. Co to jest Midland Bank? Midland Bank to był w owym czasie największy bank na świecie i był skapitalizowany na 335 milionów funtów, a przekształcił się z czasem w słynny HSBC. Jakby ktoś nie wiedział. I nie zaszkodziło mu na pewno handlowanie na uprzywilejowanych warunkach, czyli kupowanie, no handel drewnem, prawda? Eksploatacja kopalń i tak dalej. W tym wszystkim oczywiście wystawiony jest na plan pierwszy ten bank Arcos, ale on ma tam minimalne te kapitały. Natomiast faktycznie mówimy o bankach brytyjskich, które weszły marszowym krokiem w ten biznes. Czy można dodać, że wiceprezesem Midland Banku przez jakiś czas był Alfred Müller? O, no to bohater, po co ja to mówię? Jak nakręcić bombę. Prawda, właśnie. No więc mamy sytuację taką, w której następuje, znaczy tak, pierwsze rozmowy następują tuż po tym, jak się, czyli brytyjsko-sowieckie, kiedy już w 21 roku jest podpisane porozumienie handlowe i inwestycyjne w Londynie 23 marca 2021 roku. Ale ono jest poprzedzone negocjacjami. A jakimi negocjacjami? A te negocjacje trwały wtedy, kiedy u nas była wojna 20 roku. To są 4 tury rozmów, które toczą się. Trzecia tura konkretnie toczyła się wtedy, kiedy u nas była Warszawa, jak to mówią, Bitwa Warszawska. I to Anglikom wcale nie przeszkadzało, to no, po prostu imperium jest ponad wszystko i dlaczego mamy tutaj, jest interes, trzeba go realizować. Tym bardziej, że no, jakby dynastia carska stała się coraz bardziej niemiecka i prawdopodobnie warunki były zbyt wolnorynkowe, żeby można było traktować je jako atrakcyjne, mówię o warunkach handlowych i warunkach inwestowania. Tu mamy taką sytuację, że doszło do jak najbardziej doszło do podpisania, z tym, że nie nastąpiła, to jest po komunizmie wojennym. Efektem tego było w 23 roku, kiedy komunizm wojenny doprowadził do totalnego, jak to się mówi, państwo stanęło nad przepaścią sowieckie, dochodzi do NEP-u i mamy tutaj syndrom koncesyjny, w którym powraca sprawa eksploatowania na bardzo dogodnych warunkach zarówno kopalin, do najważniejszych, na przykład 100% platyny szło przez ręce angielskie, żeby była jasność. Złoto tak samo, no wracamy do tych pól Lena Goldfields, o których mówił kolega. Gdzie funkcjonowali Brytyjczycy? Brytyjczycy funkcjonowali w kopalnictwie. Co ciekawe, eksploatowali lasy na północy. Wróciło do tego Archangelska wszystko. Oni tam bardzo lubili być w tamtym terenie. Więc powstało kilka firm mieszanych, brytyjsko-rosyjskich. Do tego firma transportowa morska i do tego bank finansujący, bank Arcos. Mamy do tego jeszcze
co tam było jeszcze w tym. No, jeszcze są koncesje stricte technologiczne, czyli myśl techniczna dawana jest to. Więc tu na przykład mamy taką sytuację, ja na przykład nie wiem, co się stało z Józówką, znaczy Józówka została rozwalona całkowicie, ale co ciekawe, dlaczego Hadżes został, ja wrócę, może to taka dygresja. Hadżes został wynajęty, Hadżes, tak? Hughes. Hughes, przepraszam, Hughes. Został wynajęty, znaczy otrzymał koncesję z drugiej ręki, ponieważ on był właścicielem patentu na budowę lawet kolejowych do bardzo ciężkich dział. Miał patent na to, a Rosjanom było to akurat bardzo potrzebne. Więc on z tym przyjechał, to był jego posag, plus jeszcze coś tam miał. W każdym bądź razie, i jakieś stopy, zdaje się. W każdym bądź razie to były tego typu rzeczy. Teraz mamy sytuację, w której Anglicy, nie patrząc na te wszystkie blokady, nie patrząc na skalę ofiar, machnęli ręką na swoich własnych inwestorów, ponieważ akcjonariusze brytyjscy, którzy potracili własność w wyniku rewolucji, tych ekspropriacji, ponieważ zostały wydane akty przez bolszewików o całkowitej konfiskacie wszystkich udziałów zagranicznych, również banków, oni się próbowali domagać tego w sposób taki, że zorganizowali towarzystwo, to zdaje się mój ulubieniec organizował, on się ładnie nazywał, to był Szkot bodajże, to on właśnie ten Lena Goldwitz miał i był w czasie wojny jeszcze bolszewickiej, był wśród interwentów od strony Władywostoku. On tam próbował jakoś odzyskać te kopalnie, Lena Goldfields i tak dalej. No i to on zorganizował takie stowarzyszenie właścicieli, poszkodowanych właścicieli akcji i udziałów w Rosji carskiej. No ale mało tego, król również, tam był taki wątek podpisania traktatu, król był przeciwny, no bo przecież jeszcze ledwie co, jeszcze nie odnaleziono zwłok jego drugiego kuzyna, a sprawcy byli mniej więcej znani. Ale to nie przeszkodziło, bo zmieniły się warunki, że tak powiem, ordynacja wyborcza się w Wielkiej Brytanii zmieniła i do gry weszło tuż po wojnie dodatkowe kilkanaście milionów wyborców, w tym kobiety, oraz zrewoltowani żołnierze powracający z frontów, więc efekt był taki, że po raz pierwszy pojawiła się na scenie partia, no nazwijmy się pracownicza, lejborzystowska. I to właśnie oni negocjowali z bolszewikami ten słynny kontrakt i porozumienie gospodarcze, ale do tego nie doszło, ponieważ, to znaczy tak, ono zostało podpisane, ale nie zostało ratyfikowane, ponieważ w Wielkiej Brytanii jakieś siły działały, które spowodowały, że na siedzibę kompanii, znaczy na siedzibę rosyjskiej centrali handlu zagranicznego Arcos został zrobiony nalot służb specjalnych brytyjskich i to w bardzo dużej sile. Działo się to, zaraz dojdziemy do tego, a najpierw, no właśnie, po pierwsze w 1924 roku został odkryty list Zinowiewa, rzekomy, jakoby, bo rzekomo to Polska Dwójka napisała, w której on zagrzewa robotników brytyjskich i żołnierzy zwłaszcza, żołnierzy do tego, żeby powstali i zrobili jakąś porządną rewolucję. To zostało ujawnione przez Gazetę Codzienną, taką dla tak zwanego ludu. Drugi wątek, a to się działo w roku wyborczym, w 1924. Drugi wątek to jest tak zwana afera Arcos, polegająca na tym, że został zrobiony nalot, znaczy po pierwsze był przeciek, został zrobiony nalot na siedzibę Arcosu. Arcos to była ta spółka, którą założył ulubieniec mojego kolegi, czyli pan prawa ręka, główny producent bomb dla Stalina i wszystkich innych terrorystów, pan Krasin, tak? Leonid Krasin, tak, inżynier. W czasie wojny, co ciekawe, on pracował w firmie jak najbardziej niemieckiej, ale to nie przeszkodziło wcale, że biuro funkcjonowało w Moskwie, u Siemensa pracował.
jako inżynier, bo on był inżynierem w ogóle, energetykiem, ale nie tylko, bo jak bomby też potrafił skonstruować. Więc on cały czas był w partii bolszewickiej i kiedy doszło do jej rozłamu, zresztą on bywał w Londynie, bo tam się odbywały zjazdy przecież. Kiedy doszło do rozmowy, po stronie Lenina stanął i cały czas już wśród bolszewików funkcjonował. Między innymi w akcjach terrorystycznych był ze Stalinem, na przykład w Tbilisie bombę montował i tak dalej, a później został szanowany. To był terrorysta pierwszej klasy i zamieszany między innymi w historię, to trzeba, ja nie pamiętam dokładnie, więc nie chcę się pomylić, ale jakoś mi się dziwnie kojarzy, śmierć Saddy Morozowa. To był multimilioner, wielki przemysłowiec rosyjski, żył pełną piersią, ale też, jak to się mówi, te marne 100 tysięcy rubli od czasu do czasu bolszewikom do kieszeni włożył, żeby szlachetność, jak to mówią, zwyciężała. No i Saddy Morozowowi się zmarło. A z jego majątkiem się zaczęły jakieś problemy, bo tam po prostu dużo zginęło wszystkiego, jak to mówią. No. W każdym razie tam się mówiło, no kręcił się koło niego między innymi pan Krasin, ale nie chcę, jak to mówią, żeby była oskarżona, bo jak mówię, nie pamiętam, zbyt dużo tych informacji jest. Pan Krasin miał bardzo bogate życie. W każdym razie doszło do nalotu, policji na siedzibę firmy Arcos i ona jest do dzisiaj, tam można ją zobaczyć, podobno jest oznaczona w Londynie. I włącznie z jakimiś palnikami, bo to okazało się, że tam odnaleziono na przykład książkę szyfrową bazy morskiej, wojskowej, gdzieś umieszczonej w Walii i szereg dokumentów wrażliwych, tajnych rządu brytyjskiego, które w momencie, gdy policja weszła, był tak zwany pokój, to specjaliści od tych wszystkich szpiegowskich filmów, taki specjalny pokój w tym zamknięty od środka. Więc oni tam, policja brytyjska się włamała i została tych szanownych pracowników handlowych firmy Arcos, którzy niczym innym nie zajmowali, tylko handlem zagranicznym i wystawiali faktury i pisali, i akredytywami się zajmowali. Oni w tym czasie palili te wyniesione z urzędów brytyjskich najwyższych skądinąd kwity brytyjskie w jakimś kominku. No więc policja brytyjska łapa. To bardzo ciekawe, że nie ma, znaczy u nas żadnego filmu nie zrobiono na ten temat. Jaki ciekawy byłby. Policja brytyjska to wszystko wynosiła, łapała z tego kominka kawałki, a później na posiedzeniu Izby Gmin było to odczytywane, ponieważ kandydat, że tak powiem, premier konserwatywny, nie wiem, czy to nie był, teraz sobie go ustalę, który to był, on po prostu odczytywał fragmenty tych pism. A w tym czasie był negocjowany układ, ten właśnie, który został podpisany przez poprzednika. Wybory w 24 roku nadchodzą zaraz, tutaj nalot, a tam w tle już jest podpisany kontrakt, którym Wielka Brytania obiecuje pożyczkę na 30 miliardów funtów. Milionów, bo największy bank miał 3. Tak, trochę, sorry. 30 milionów, a to była gigantyczna suma. I tak dużo. Skoro kapitał tego banku Arcos był jakiś tam rzędu 1-2 miliony funtów, więc a tu mamy 30, plus na zakup rzekomo produktów brytyjskich i no i co tam jeszcze? Coś tam jeszcze było wynegocjowane. I to było podpisane już i w tym momencie doszło do totalnej załamki w obliczu, ponieważ to zostało natychmiast ujawnione przez konserwatystów i poszło do prasy. I w tym momencie przegrała ta strona, znaczy nie było tej kontrasygnaty od parlamentu. Czyli ten traktat nie został przez parlament zatwierdzony, ponieważ wybuchł tak potworny skandal. I to prawdopodobnie było specjalnie, znaczy zrobione, jak to się mówi, w odruchu instynktu samozachowawczego części konserwatywnej, która, jak to się mówi, żeby nie sprawę złapać w locie poniekąd, doprowadziła do przecieku, bo tam zresztą podobno byli jacyś z
rozgoryczeni pracownicy rosyjscy w tym Arkosie i to oni mieli donieść o tym. Natomiast jeśli chodzi o dalsze losy, to zwracam uwagę Państwa, jak bardzo fascynujące po takich przygodach jest nawiązanie bardzo bliskich kontaktów w roku 1941 między Wielką Brytanią a Związkiem Radzieckim tuż po napaści III Rzeszy Niemieckiej. Mianowicie dochodzi do tego, że napaść Rzeszy Niemieckiej mamy którego tam? 22 czerwca. No dziękuję za takie rzeczy, widzicie, jestem. A tymczasem za dosłownie kilka tygodni przyjeżdża na najwyższym szczeblu delegacja i omawiane jest już praktycznie, można powiedzieć, pro forma tam są takie zajawki typu powstrzymać, obie strony się powstrzymują od działań wrogich, czyli tak zwane zręby traktatowe są negocjowane, ale tak naprawdę negocjowana jest bezwarunkowa pomoc wojskowa. I do tego dochodzi, mało tego, że dochodzi do czegoś jeszcze innego, co jest dla mnie absolutnie szokujące i co się jakoś tak nie przedziera do... dochodzi, traktat jest podpisywany w grudniu 1941 roku, sowiecko-brytyjski, i w kilka tygodni ruszył pierwszy morski brytyjski konwój do Murmańska, czyli znowu ta sama trasa co zawsze. I tam już na pokładzie było 40 samolotów typu Hawker Hurricane, 550 pilotów i mechaników, specjalnie z jednostki lotniczej zorganizowanej, Wing 151 Królewskich Sił Powietrznych. To zupełnie inaczej niż było w 1939, gdzie nic nie można było. Był traktat i nic nie można było. Tak, ulotki były zrzucane, tak? A tu ma, proszę bardzo. Którzy mieli wesprzeć siły sowieckie na Półwyspie Kola i doszkolić radzieckich pilotów. Ale dodatkowo zostały, zwróćcie przez nie uwagę, zbombardowane pozycje fińskie. Porty fińskie zostały zbombardowane i dwa, co najmniej jeden okręt czy statek rybacki został zatopiony w tym wszystkim. A to dlatego, że Finlandia była tym bad guyem, bo ona się obroniła w czasie wojny fińskiej, w czasie tej potwornej napaści. Tamci po prostu, ci myśliwi fińscy pochowani w tych zaspach, tudzież na drzewach, po prostu tam się okazało, że ta jedna droga to jest pułapka, bo tam była jedna droga taka, na której po prostu skasowali całe te kilometry sprzętu ciężkiego w tym mrozie, walili im w kuchnie polowe, walili im w te wszystkie ziemianki, namioty, wszystko co tylko było, że tak powiem, mogło dać trochę ciepła. I efekt był taki, że pro forma oddali Finowie kawałek wybrzeża jeziora Ładoga. Tam było oddanie oczywiście, tam te warunki pokojowe były bardzo nieprzyjemne dla Finów. Plus mamy do czynienia z sytuacją, że w tej wojnie Finowie poszli na radykalne środki obrony, mianowicie wycofywali cywilów, wycofali 500 tysięcy cywilów, to jest tak mały naród, wycofał 500 tysięcy cywilów z terenów, na które wchodziła Armia Czerwona i palił wszystko. Tam nie było ani jednego dachu nad głową, nie było gdzie się w czasie zimy 40-stopniowej mieli tylko pałatki. Więc to sytuacja była, no, powiedziałabym, radykalna. I do tego teraz wchodzą Brytyjczycy i bombardują tych Finów. Którzy, jak to mówią, to było ciekawe, że oni później, kiedy byli nominalnie aliantami Niemców, to mieli zastrzeżone, że będą szli tylko do linii starej granicy fińskiej. Oni w ogóle nie brali udziału w wejściu na tereny, że tak powiem, naturalne Związku Radzieckiego. Tak? Tylko byli odbierali swoje i koniec. Tak? To sobie zastrzegli. Mimo to zostali potraktowani jako enemy. I mamy taką sytuację, w której tych układów jest kilka. Do tego się włączają Amerykanie, żeby naszego drogiego przyjaciela Stalina wspomóc w tej jego trudnej sytuacji. I dochodzimy od lipca, mamy do 1945 roku, jest zestawione, jaka jest skala tak zwanej pomocy. Część była nieodpłatna, nie wiem jak, ale tak brzmi tekst jednego z tych układów. Ich było 3 albo 4. Już nie chcę Państwa zanudzać, bo ja jestem tylko jako osoba tak zwana, jakby to dodać, tak zwana dodatkowa. Jak część artystyczna, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie jest taki żart,
Ale ja się nie kwalifikuję wiekowo do niego. To stare jeszcze z komunistycznego tygodnika Polityka. O tym, jak mówca, taki pan w sile wieku, pokazuje sekretarkowi. A teraz pani Zosia będzie przemawiała. No ale pani Zosia miała lat 20, ja mam troszkę więcej. No więc tu od lipca do maja Wielka Brytania na bardzo atrakcyjnych warunkach dostarczyła do ZSRR, chciała i mogła, 3000 samolotów myśliwskich typu Hurricane, 4000 innych samolotów, 27 okrętów wojennych, 5218 czołgów. Zwracam uwagę, że dywizja liczyła zależnie od, że tak powiem, kultury militarnej danej armii, od 150 do 230 sztuk. Proszę sobie podzielić 5218 przez 300 na przykład. To wam wyjdzie ile dywizji. 1212 pojazdów pancerzonych, 5000 dział przeciwpancernych, 4000 ambulansów ciężarówek, 323 mobilne warsztaty naprawcze z generatorami i wyposażeniami spawalniczymi, 1721 motocykli, 1474 radary, super nowa technika, 4338 zestawów radiowych, 600 radarów morskich i zestawów sonarów i na koniec wisienka na torcie. 15 milionów par butów. No dla nas już nie starczyło. Dla nas no po prostu. Silniki oczywiście lotnicze za jakieś tam straszne miliony funtów. Nie chcę, żeby się... Za darmo. Część była za darmo. Część jest jeden z tych kontraktów, ja nie chcę po prostu się przysięgać. Ale tekst, który znalazłam, bo są teksty tych kontraktów są opublikowane i można sobie przez tego Google'a, translatora, można sobie przetłumaczyć. Jeden z tych kontraktów opiewa na dostawy, jak to się bezpłatne. Jeden z tych traktatów. Więc mamy do czynienia z sytuacją absolutnie nie, że tak powiem, niesymetryczną. No i trudno się dziwić wobec tego, że po latach odnajdujemy bank. O jakim to ja banku mówiłam, że on był taki, później został tym, co to tak otworzył. SBC? No, SBC. To jak się wcześniej... Midland Bank. Może Midland. No więc proszę Państwa, odnajdujemy w kronice wypadków w prasie brytyjskiej, mianowicie wysokiej rangi pracownik tego banku, przedstawicielstwo w Moskwie, lata 70. No kto by pomyślał? Wypada z okna, ale wcześniej jego przyjaciele mówią, że przypadkiem trafił na poszlakę, iż w ambasadzie brytyjskiej jest sowiecki kret. I nawet wiedział kto. I podzielił się z tą wiedzą z przyjaciółmi, bo ponieważ ta ambasada to jest kilkadziesiąt osób, więc oni mieli te kontakty domowe, tak zwane kawowo tam jakieś koktajlowe. I nie, no i po prostu on się podzielił tą swoją wiedzą, w związku z tym ambasada wiedziała, znaczy no, powiedzmy, że na gruncie prywatnym wiedziano, dlaczego postanowił skończyć ze sobą i popełnić samobójstwo i wyskoczyć z okna. Ja nie chcę więcej, znaczy generalnie moje wrażenie jest takie, bo oczywiście można byłoby ciągnąć to, a Państwo by się bardzo zanudzili. Generalnie jest wrażenie takie, że rzeczywiście Moskowia, nazwijmy to tak, księstwo moskiewskie i potem Rosja była, zwłaszcza w fazie początkowej, ale i później testowana, zanim nie doszło, zresztą w pewnym momencie weszła tam na bardzo krótko kompania wschodnioindyjska, żeby była jasność. I poszukiwano tamtędy drogi do Iranu i stamtąd, do Persji, przepraszam. I z Persji towary tamtędy kompania sprowadzała moskiewska. I były takie plany, żeby tam swoje, że tak powiem, kontakty dalej nawiązać. Więc wydaje się, że traktowanie Rosji jako tak zwanego zasobu, bo może nie dosłownie kolonii, ale jako zasobu, z całą pewnością w doktrynie brytyjskiej było. I nie jest dziwne, że nie przeszkadzały im absolutnie różnice wiary, bo wydaje się w pewnym sensie, że różnice doktrynalne, prawosławne i katolickie są w zasadzie minimalne. I tutaj nie mamy do czynienia z herezją, a katolicy są ohydnymi heretykami, a już najgorszy to był oczywiście ten Zygmunt III Waza. Jezuici. 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 Byli najgorsi ze wszystkiego.
Więc mamy sytuację taką, w której na Rosji trenowano to, co później było, że tak powiem, kiedy weszli w buty i Holendrów i wykosili ich z Indii, że tak powiem, i zajęli ich miejsce jako kompania wschodnioindyjska, ale to był jakby plac treningowy, obóz treningowy do doktryny imperialnej, można powiedzieć. To, co niewątpliwie później ten system kompanijny, gdzie były to jakby spółki publiczno-prywatne. Proszę zwrócić uwagę, że to widzimy i w Afryce, ważne stanowiska rządowe i udziały w kompanii, tak? Która jest prywatna, ale w razie czego królowa koresponduje. Tak? Królowa koresponduje z carem. Kiedy prywatna kompania ma problemy, tak? Takie czy inne. No król się chce żenić, no ale tu my mówimy raczej o tym, żeby tam z ceł trochę zeszli, tak? Czy w ogóle żeby zeszli z ceł. Więc mamy sytuację taką, w której to był jakby pole testowe, to było taki poligon doświadczalny, mam wrażenie, ponieważ z całą pewnością można stwierdzić, że Anglia była biednym, nędznym państwem wówczas, złupionym przez własną nową zupełnie klasę polityczną, Rauben Ritterów, można byśmy powiedzieć, z nadania, bo to przecież była stara klasa polityczna, to zresztą tak samo jak za Iwana Groźnego. Stara klasa polityczna w Wielkiej Brytanii została wyrżnięta bezlitośnie. No i tych noworyszy tam poobsadza, gdzie tylko, poobsadzano, bo trudno powiedzieć, to było przecież trwało przez jakiś czas. Z krótkim interwałem na Stuartów, którzy jednakowoż główny, ten pierwszy, to miał straszne pretensje do papieża. Tam miał bardzo poważne zastrzeżenia natury teologicznej. Także ja tam nie chcę się, broń Boże, wtrącać, ale on tak naprawdę nigdy nie przestał być protestantem w gruncie rzeczy. Więc ja nie chcę Państwa zanudzać, ale wydaje mi się, że teza naszego, że tak powiem, tu spotkania jak najbardziej da się potwierdzić w tych takich mozaikowych kamyczkach, które można z tego stworzyć coś jednego. No a my przy okazji bardziej rozumiemy, dlaczego zostaliśmy raz, czy dwa, czy trzy tak okrutnie potraktowani. Na koniec może tylko anegdotę jedną Państwu opowiem, ponieważ ja długo bardzo żyję, ale po raz pierwszy zetknąłem się z historią stosunków Królestwa Polskiego i Anglii w kontekście handlu, mianowicie okazuje się, że było słynne poselstwo, no i teraz na pewno zapomnę, naszego posła, bardzo ważna postać przy królu Zygmuncie III. Nazwisko do dzisiaj, jak to się mówi, w obiegu. Ja sobie oczywiście przypomnę później. Otóż on... Dziemuński? Ale jakby posłował do królowej brytyjskiej i miał do niej... I co ciekawe, to w ogóle jest pomijane. On najpierw po drodze zajechał do króla Danii i zwrócił uwagę, że ma zastrzeżenia do działania, do zatrzymywania statków gdańskich, proszę Państwa, mamy do czynienia z autentycznym protekcją wobec kupców gdańskich, bo gdyby ktoś nie wiedział, bo niektórzy mają dzisiaj jakieś wątpliwości, do kogo Gdańsk należał, prawda, i pod którego króla podlegał i kto się o jego interesy starał. Otóż statki były przejmowane z towarem dla Hiszpanii, głównie dla Hiszpanii, polskie, dla Hiszpanii i aresztowane zarówno przez właśnie Danię, wówczas już protestancką, ale również przez już teraz piratów. Mówimy o piratach, czy korsarzach, jak tam to woli, ja się nie znam, no tych angielskich. I co się okazuje? No pojechał ten, jak? Przepraszam. Działoński. Dobrze, jak stara jestem. Działoński stanął w całym swym, znaczy przed majestatem królewskim, ucałował dłoń najsilniejszej pani, cofnął się kilka kroków i wyrąbał, no to rzecz straszna, wyrąbał prawdę, że zwraca uwagę, że statki gdańskie jeszcze miał za sobą przedstawiciela, że tak powiem, biznesu, czyli jakiegoś przedstawiciela tych kręgów, nazwijmy to kapitańsko-morsko-właścicielskich, który mógł poświadczyć dowodami i zażądał zwrotu owych okrętów wraz z towarem. Majestat się oburzył potwornie.
Do tego stopnia, proszę Państwa, królewski majestat się oburzył do tego stopnia, że wybuchły zamieszki w Londynie wokół tego domu, gdzie Działyński. Sam zaczynam w to wątpić. Nie będę tak często tego powtarzać. Ja to... Ja to w tylko jednym miejscu, znaczy ja to w jakimś miejscu, gdzie? W szwedzkim jakimś opracowaniu, bo to Skandynawowie, ponieważ tam jest taki wątek uczestniczenia kontyngentów brytyjsko-szwedzkich w bitwie pod Kłuszynem, jak Państwo pamiętają, nasza ulubiona przez nasze młode dzieci, które siedzą w internecie i tam różne kroją symulacje tej bitwy. Otóż okazuje się, że tam był tak zwany kontyngent brytyjski, znaczy angielski, 2 czy 3 tysiące ludzi, ale to nie był żaden angielski, to byli, słuchajcie Państwo, niewolnicy irlandzcy. Wtedy już się zaczęło, po tym grillowaniu Irlandii, zaczęło się przecież, jak to się mówi, wysyłanie niewolnika irlandzkiego. Ja nie wiem, czy to już wtedy, ale w każdym razie jest taka wzmianka, że bo tam jest taki wątek, że te wojska się rozproszyły, bo te nasze siły były takie stosunkowo małe, ale tam był taki problem, że te wojska przeciwnika, czyli tam nazwijmy to sojusz ten szwedzko, i oni tam oskarżali po pierwsze, że ani szwedzki dowódca, czyli ten de la Gardie słynny, nie płacił, ale car szujski też nie płacił. A to jest wersja oficjalna. Ale my nie wiemy, dlaczego oni uciekali, tak wszyscy się rozproszyli, tam woli walki specjalnej nie było. Natomiast pozostaje teraz ten wątek ciekawy do zbadania, czy rzeczywiście byli tam, bo to się taka wzmianka się pojawiła, że to mogli być jakby podarowani przez królów brytyjskich do tej bitwy, pod kto tam był wtedy, 1610, tak? To podarowani po prostu do kontyngentu szwedzkiego, do Danii i rosyjskiego. Także, że to się takie rzeczy działy. Więc my mówimy o, jakby to powiedzieć, no determinacja była znacząca i korzystanie z zasobów też, jakby to powiedzieć, bezwzględne, biorąc pod uwagę, jak mało uwagi poświęcono analizie tego, co się wydarzyło w Nowogrodzie, prawda, że to tam błahostka. No a tutaj spotykamy się z taką rewelacją. Nie wiem, czy to jest, jak mówię, to wypadałoby potwierdzić, bo ja nie jestem zawodowym historykiem i to jest jakby z ostatniej chwili taka ciekawostka, ale taka rzecz się pojawiła. No i warto byłoby to zbadać, bo gdyby tak było, to by było coś zupełnie niesamowitego. No i właśnie były te zamieszki, no ale on oczywiście, jak to się wrócił szczęśliwie do kraju. Dziękuję Państwu bardzo.